wszystkich na naszym spotkaniu z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Żeśmy dzisiaj zaplanowali szlakiem powstańczych bogów. Takich bogów na terenie powiatu jest znaczy więcej niż 10. Dzisiaj chcemy odwiedzić 10 miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym. Pierwsze miejsce, które znajduje się właśnie na cmentarzu parafialnym, jest związane z ojcem naczelnika powstańczego Wyszkowa. Jest to grób Józefa Bogdaszewskiego, a tym naczelnikiem powstańczym Wyszkowa był jego syn Seweryn Bogdaszewski. Rodzina Bogdaszewskich była dzierżawcami folwarku wyszkowskiego. Zamieszkiwali w Wyszkowie przy drodze prowadzącej na Rzążnik, mniej więcej w okolicach dzisiaj sklepu Topas. Mniej więcej tam znajdował się ich dom. Seweryn w młodości był osobą, która dość aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym, spotykała się z młodzieżą warszawską, był też skromnym publicystą, pisywał w prasie warszawskiej, między innymi napisał krótką taką monografię odnośnie historii Wyszkowa. Spotykamy się w dniu wyjątkowym, 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Dzisiaj w całym kraju głowy pochylają się, głowy Polaków nad mogiłami tych, którzy woleli dumnie polec, niż żyć w pogardzie i żyć pod rosyjskim naciskiem. Nie inaczej było w Wyszkowie. Rozpoczęliśmy te dzisiejsze uroczystości od złożenia hołdu ojcu powstańczego naczelnika Wyszkowa, panu Józefowi Bogdaszewskiemu na wyszkowskim cmentarzu oraz byliśmy również na mogile powstańców w pobliskim Kamieńczyku. Moi drodzy, padły tam takie słowa, te, które dzisiaj zostaną też poruszone w sesji historycznej. Czy było warto? Czy to poświęcenie było warte tego dla Polski, dla historii? To, że dzisiaj jesteśmy tutaj tak licznie, to, że w całym kraju takie uroczystości się odbywają, to najlepsza odpowiedź. Było warto, aby podtrzymać polską tożsamość, aby podtrzymać polski język, aby podtrzymać polską wiarę. Dzisiaj jesteśmy po to, aby również to podkreślić. Chętnie jako Wyszków włączamy się w takie uroczystości i będziemy się włączać, ale najważniejsze jest to, żeby w takie uroczystości, w tą dbałość o tradycję narodową, o tego ducha włączała się młodzież. Dlatego bardzo się cieszę, że widzę tutaj głównie młode twarze, i że, bo to wy w przyszłości będziecie odpowiedzialni za to, żeby za kolejne 150 lat kolejni młodzi ludzie, kolejne władze samorządowe Wyszkowa, mam nadzieję, że samorząd będzie istniał, również mogły powiedzieć, było warto. Autentyczna oznaka solstysa z 1864 roku, też po kuzynie. To jest świadectwo dojrzałości z Liceum Pedagogicznego w Radomiu,
z 1889 roku. Tam jest szalenie ciekawa sprawa, jeśli chodzi o przedmioty. Kładziono nacisk na języki obce, między innymi, a jedynym tylko przedmiotem, który był, który zawierał między innymi pedagogikę, psychologię i dydaktykę, to była pedagogika, prawda? Ale na pierwszym planie był przedmiot w Zakonu Bożym, czyli inaczej mówiąc religia. Witam Państwa. Pani dyrektor już każdego z osobna przywitała. Proszę Państwa, ja wraz z pracownikami czytelni naukowej, panią Ulą Piątek i panią Ewą Łapińską, przygotowaliśmy wystawę o 150. rocznicy powstania styczniowego. Na wystawie wnikliwy obserwator, wszyscy zainteresowani, dowie się, jak to powstanie przebiegało. Dowie się również, czy wszystkie potyczki były zwycięskie, czy były porażki. Tak jak tutaj będzie pierwszy wykład, że powstańcy poszli w bój bez broni. Proszę Państwa, broni palnej było niewiele. W czasie powstania styczniowego wrócono do niezawodnej broni, która była używana w powstaniu kościuszkowskim. Wrócono do kos. I była to zabójcza broń, przed którą nawet najdzielniejsi Rosjanie uciekali. Na wystawie zapoznamy się z działaniami wojennymi na terenie Puszczy Białej i tu w okolicy. Będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć nieliczne pamiątki. Radzę zwrócić uwagę na egzemplarze biżuterii patriotycznej. Także, panie burmistrzu, uważam, że tymi słowami wystawę żeśmy otworzyli. Apeluję, żeby poinformować rodziców o tej sesji, o wystawie, która się tu znajduje i w moim, i tu pani dyrektor imieniu zaprosić do obejrzenia wystawy. Będzie wystawa do końca stycznia. Do końca lutego, przepraszam bardzo. Także myślę, że część tą oficjalną już żeśmy rozpoczęli. Chciałem dzisiaj spróbować się z Państwem zastanowić nad tym, dlaczego powstanie styczniowe ma taką właśnie legendę. Legendę, no, o której tutaj wspomniał Pan mówiący przede mną, legendę wydarzenia zupełnie straceńczego, a więc takiego wydarzenia, które nie miało szans na militarne zwycięstwo. Rzeczywiście, kiedy się spojrzy na przykład na mapę historyczną i zobaczy się różnicę w wielkości dawnego Królestwa Polskiego i w wielkości Rosji, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że polscy powstańcy walczyli z armią jednego z największych, z całą pewnością terytorialnie największego wtedy państwa, ale też jednej z największych potęg militarnych, to oczywiście możemy sobie uświadomić, że powstanie nie miało szansy na militarne zwycięstwo. To znaczy powstańcy nie mieli szans na to, żeby Rosjan rozgromić. Ale czy rzeczywiście było tak, że powstańcy poszli w bój bez broni? Czy rzeczywiście było tak, jak przypomina się czasami słowa jednego z dowódców powstania, który przed samym powstaniem mówił: kijami albo kosami zdobędziemy karabiny, a karabinami zdobędziemy armaty i pokonamy naszego wroga.